No i tyle z ilu ryb dokładnie? Z 11. Z 11 ryb. W tej chwili ile mamy tyle około ziaren. A, myślałem, że 4 ponad. Jest, jest skala. Tak, tak, jest skala. Właśnie. Fajne. Specjalnie kupujemy litry. Tak, żeby. No 4 dobre litry, no to poza podnieniu będzie 5. Może trochę ponad 5. No spęcznieje, rzecz jasna. Tak. Jakieś 25-30% jeszcze tutaj kras spęcznieje. I wtedy przyjmujemy, że około 8-9 tysięcy. Średnio w litrze ile? 5 tysięcy? Nie, 8-9 tysięcy. 8-9 tysięcy jest ziarek, w litrze. Taki już napęczniały troci. No to jest drobniejsze jednak. Tak. Łosoś taki 6,5-7,7. Co wylęgarnia wtedy gdzie? W Damnicy. 20 parę kilometrów stąd. Przyjechaliśmy z ikrą i nasieniem do ośrodka zarybieniowego w Damnicy. Nadal Polskiego Związku Metkarskiego Słupsk. Ikra przyjechała w płynie jajnikowym. Wygląda jak w wodzie, ale to nie jest oczywiście woda, tylko to jest płyn, który znajduje się w otrzewnej naszych samiczek. Bardzo dobrze się przewozi ikrę taką niezapłodnioną, troci, w tym płynie jajnikowym. Oczywiście to jest takie jakby nasze doświadczenie, że nie ma z tym jakby problemu. Jeżeli chodzi o szczupaka, no to trzeba go zapładniać najszybciej jak się da, tak? Jeżeli chodzi o troć, łososia, pstrąga potokowego, nie ma takiej potrzeby. Ta ikra może być nawet parę godzin w tym płynie jajnikowym, ją się dobrze przewozi. Ona jest odporna na jakiekolwiek wstrząsy. I powiem tak, no, jeżeli pobieramy ikrę od dzikich ryb, takich jak trocie, które gdzieś tam całe życie jadły jakieś szproty, tubisy, ta ikra jest tak bardzo dobrej jakości, że my mamy zaoczkowanie praktycznie zawsze powyżej 90%, takie 90% jesteśmy tak słabo zadowoleni. Najczęściej pierwsze tarło tak wychodzi, że jest słabsze, jest 90-95%. Mm-hmm. Ale tak normalnie to jest nawet 97-98% ziarenek ma oczy. Także to jest ikra najlepszej jakości, jaką w ogóle może być. Nie? I żeby ten płyn jajnikowy nam jakoś tam specjalnie nie przeszkadzał w samym zapłodnieniu, my go delikatnie odsączamy. Po prostu go lejemy na sitko, tą ikrę, tak? Ten płyn gdzieś tam się delikatnie odsącza. Nie trzeba tam do sucha tego odsączyć, mm-hmm, absolutnie. Zmniejszyć po prostu jego tak, ilość. Tak. I tutaj już do czystych misek, suchych misek przede wszystkim. Tak. Mówimy cały czas o tarl na sucho. Żeby w tym momencie gdzieś ta ikra już nie zaczęła nam też pęcznieć. Przesypujemy taką delikatnie odsączoną ikrę. Najczęściej dzielimy na takie porcje około 1,5-2 litry, mamy 4 litry takiej ikry niezapłodnionej. Czyli w tych dwóch miskach wystarczy. Możemy to podzielić na dwie miski. Ale jajeczka piękne. No jest to tarło dzisiaj takie bardzo skromne, powiedzmy sobie szczerze. Chyba, w sensie ilości, ale tak, jeżeli chodzi o ilość, nie wiem, czy kiedykolwiek takie małe tarło troci zrobiłem w życiu. 11 samic. Tak, ale akurat mam nadzieję, że widzowie będą. Przyjedziesz następnym razem, to tutaj większość tych wszystkich aparatów będzie już zapełniona. Zadowoleni i zaciekawieni tym materiałem, bo chodzi o to, żeby pokazać procedurę. I co teraz robimy? No musimy użyć mlecza, które pozyskiwaliśmy. Każdy samczyk w osobnej strzykawce. Oczywiście staram się, to już mówiłem ci tam w terenie, na punkcie odłowu troci, że staram się tych samców użyć jak najwięcej. No, w zależności ile ich mamy, tak staram się, żeby przynajmniej było pół samca na samicę, tak? Czyli na dwie samice przynajmniej jeden samiec, żeby tą pulę genetyczna była jak największa. I co ja robię też na przykład tych samców, jeżeli mamy tych misek więcej, dzisiaj mamy dwie, jeden samiec tylko i wyłącznie do jednej miski. Nie robię tak, że tu samca mieszam wszystkiego. Okay. Może się okazać, że jeden samiec ma super plewniki, tak, i zapłodni tam powiedzmy, przesadzam całe tarło, ale no nie chcemy, żeby tam jakby tam silniejsze plewniki jednego samca gdzieś tutaj zdominowały całe tarło, chociaż dzisiaj wyjątkowo skromne.
No i na sucho. Mamy na sucho przewiezione w strzykawkach, bardzo dobrze się przewozi nasienie. Jeżeli byśmy chcieli je przewieźć gdzieś tam daleko, w Polskę, to są specjalne płyny do przewożenia, ale wtedy nie aktywuje się tych plemników wodą, tylko się aktywuje tam specjalnym aktywatorem. Ale my nie mamy takiej potrzeby, mamy wylęgarnię 22 km od miejsca pobrania ikry, także tutaj przyjeżdżamy w ciągu kilkunastu czy tam kilkudziesięciu minut po skończonym tarle. No i w tym momencie się jeszcze tutaj nic jeszcze nie dzieje. Jeszcze nic się nie dzieje, tak jeszcze chciałem się powiedzieć, nic tak. nie dzieje. Nie ma wody. Plemniki są nieaktywne, tak? No mieszamy, żeby jakby ten plemnik, żeby zwiększyć te zapłodnienie, a później w dalszym etapie inkubacji zaoczkowanie. Mieszamy tutaj. Jest taka odporna, że można ręką na przykład mieć. Tak. No, to jest duże mikro, ziarno, tak? Duże ziarno, tam się nic nie dzieje. Nie? Także nie ma. Piórka możemy no sobie nie, tutaj, no nie. Możemy sobie odpuścić, nie? Także. No i teraz też zwracamy uwagę widzom, że no nie we wszystkich rodzajach gatunku czy ikry można w ten sposób tak robić. Nie? No są ikry delikatniejsze, są. Generalnie powiem tak, ryby łososiowate są dla mnie najbardziej wdzięczne ryby. I takie powiem szczerze, cały ten etap, wszystkie te etapy zapłodnienia, inkubacji są stosunkowo proste z innymi gatunkami. Nie trzeba tych ryb gdzieś tam inekować hormonami. Siłę, tak? Nie. Chodzi o to, że one w miarę fajnie dojrzewają do tej miękkości, chociaż dzisiaj pokazały nam, że wcale niekoniecznie, kiedy my chcemy, one chcą się trzeć, tak? Więc gdzieś tutaj. No to naturalny czynnik ogólny spowodował. Tak, naturalny czynnik ogólny. Nie ma co przyspieszać ich do procesu. Ale my nie szprycujemy hormonami tych naszych ani pstrągów potokowych, ani łososi, ani troci. Nie ma takiej potrzeby. One prędzej czy później w tych basenach, tych stawach, jeżeli tam oczywiście się gdzieś nie poobijają, za mocno nie zestresują, to one tam będą sobie tam miękkie. Dobrze, teraz żeby jeszcze o tym porozmawiamy. No i teraz co Michał naleje wody i w tym momencie. Otwiera się mikropyle. W tym ono jest otwarte. W tym momencie aktywują się plemniki, tak? Nie nalewamy dużo wody. Tutaj możemy jeszcze trochę. O. Aby ta ikra była po prostu. Jeszcze można troszkę. I tu trochę. I to wszystko trwa około minuty. Pamiętam, jaką odległość plemnik jest w stanie przepłynąć. W stosunku do swojego ciała to dużo, aczkolwiek no. To są jakieś tam milimetry tak naprawdę. No właśnie, teraz biorąc pod uwagę naturalne tarło, no nie? I teraz weź sobie to wyobraź, teraz naturalne tarło. Tutaj mamy miseczki, tak? Te nasienie polane w dużej ilości, mała ilość wody. Jest takie zagęszczenie w tym momencie tutaj plemników, no, że... Że nie sposób nie trafić. No, nie sposób nie trafić jest, no. Nie? A w naturze, wiesz, no, ryba kopie gniazdo, tak? Tak. Samiec podpływa. Kilka samców się bije, ona składa ikrę, on tam psiknie. Prąd wody przesuwa ziarno, tą chmurę nasienia. I to działa. I to w naturze działa. I to jest piękne. Działa, no. To jest naprawdę piękne. No, my tutaj stwarzamy maksymalnie dobre warunki. No, po to robimy, żeby jak z najmniejszej ilości ikry pozyskać jak najwięcej materiału. No, byłoby bez sensu to robienie tej całej roboty, jeżeli miałaby przeżywalność być jakaś, czy tam zapłodnienie niewielkie. Przez lata człowiek nauczył się tutaj jakby to zapłodnienie, te całe wszystkie procesy inkubacji tak modyfikować, polepszać, żeby ta cały ten proces przynosił jak najlepsze efekty. W tym momencie tak naprawdę już jest po wszystkim. Fajnie kiedyś, jak mieliśmy problem z samcami, kiedy ta choroba, jeszcze nie potrafiliśmy utrzymywać tarlaków naszych sadzach, żeby one mocno nie chorowały, to ja samce zawsze szły pierwsze. Mieliśmy w pierwszych dniach połowu tarlaków mnóstwo samców, a później tych samców było coraz mniej. Te samce nam strasznie tam pleśniały, bardzo dużo odpadu było. Więc co ja robiłem? Pobierałem nasienie, trzymałem je w lodówce w specjalnym płynie, a później aktywowałem specjalnym aktywatorem, żeby mieć tych samców jak najwięcej, bo później miałem same samice, a tylko kilka samców, ale miałem w lodówce nasienie. I musiałem zawsze spojrzeć pod mikroskop, czy się to nasienie nie zepsuło. Czyli brałem kapeczkę nasienia pod mikroskop, odrobinę aktywatora i ja widziałem, jak te plemniki chodzą. Nie? Jak chodzą i tam było 70% tych plemników chodziło, znaczy, że to nasienie się nadawało, aktywowaliśmy i to wszystko fajnie działało. Teraz utrzymujemy te samce bez większych problemów, widziałeś, jakie ładne ryby w dobie UDN-u.
nie musimy tego robić. Mamy tam sporo samców. I teraz tak, już mamy jakby to wszystko zapłodnione. I teraz musimy to płukać. Musimy wypłukać teraz ten nadmiar. Nadmiar naturalnego kleju. Tak, tak, tego kleju, tego wszystkiego. Akurat. To będę przychodził. Tak? Choć tutaj jest tak trochę czyściej. Ciężkie ziarno będzie na dole. Nadmiar spłynie. I to jest też dobry moment. Wody. To jest też dobry moment podczas pobierania ikry. Czasami dostają się jakieś odrobiny krwi, to jest normalna sprawa, jakichś odchodów. I to jest taki fajny moment, kiedy możemy to w dosyć prosty sposób wszystko wypłukać. Ponieważ ta ikra będzie leżała dobre kilka tygodni. Żeby jakby nie stwarzać dodatkowej pożywki dla jakichś patogenów. Dokładnie. Resztę jakichkolwiek zanieczyszczeń biologicznych czy... Tak, tak. Ważne są tutaj też jakby takie zwracanie uwagi na takie rzeczy. Na przykład kładziemy już to na podłowę. I tej miski już tam nie położymy. Tak samo bierzemy wodę, która jest czysta w wiaderku. Ja nie łapię już za spód. Co byśmy nie robili, a tak jesteśmy jak widzisz świeżo po remoncie, jeszcze się nie poskładaliśmy, bo budowlańcy wyszli z wylęgarni dwa tygodnie temu, także dobrze, że udało nam się w ogóle to stworzyć na ostatnią chwilę, jak zawsze zresztą. Ale mimo wszystko musimy o takich rzeczach pamiętać, że jak już coś położysz na glebę, nawet jak już jest wylęgarnia gotowa, czyściutka, są maty, jak coś stawiasz cokolwiek na ziemię, nie podnosisz tego na aparaty, nie łapiesz tego za spód, tak? Tutaj chłopaki są wyczuleni na to już, w szczególności Michał pilnuje nas mocno w tych tematach. Dezynfekcja rąk, dezynfekcja sprzętu, kąpiele profilaktyczne, no i chwytanie tego sprzętu, który stał już na podłodze. Czyli cokolwiek na podłodze nie wraca na górę. Tak, tak, tak. Ikra ryb łososiowatych jest o tyle fajna, nie trzeba jej rozklejać, tak? Nie trzeba specjalnie. No właśnie widzę, że, tak, że tak. Płukanie to jest starsza. Nawet szczupaka, no, trzeba go płukać, rzucić go na słój, tam podkręcić, żeby on się nie sklejał. Ikra ryb łososiowatych jest po prostu taka fajna w obsłudze, że trzeba po prostu wypłukać te wszystkie, nazwijmy to, nieczystości. Zostawiamy ją później tak na minimum 40 minut, najlepiej tak do 2 godzin, kiedy ona całkowicie napęcznieje, ale przez 40 minut to napęcznienie jakby jest na największe. I wtedy mniej więcej wiemy, ile ikry znajduje się w litrze i wiemy, kładąc na aparat, co tak na tym aparacie, co mamy, co ile, to, ziaren, ile jest... ziaren, tak, ile mniej więcej tych ziaren tam jest. W danej obsadzie. Tak, 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 tak. Także jeszcze chwilkę popłuczemy, odstawimy sobie ikrę i będziemy mogli się zająć czymś innym. Na jakąś taką godzinę. Ale cały czas będzie odstawiona w tej misce jeszcze, jeszcze tak, nie będzie kładzona do aparatu. Tak, tak, z większą ilością wody, okay. Bo ona tą wodę jakby będzie... Proces pęcznienia. Tak, 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 proces pęcznienia. Na ile minut będzie? No przynajmniej na 40, dobrze jest tak, okay. Około godziny. No dzisiaj, tak jak cały czas to powtarzam, te tarły jest naprawdę mikre, ale no czasami wycieramy 100 troci i jesteśmy tutaj, już jest dawno ciemno, tak, i zanim to zapłodnimy, zanim to wszystko wypłuczemy tutaj w 2-3 osoby, no to jest godzina, nie wiem, 19-20, jesteś tak zmęczony, że no nie czekasz następną, po 40 minutach kładziemy, wiemy, że tam jeszcze ta ikra trochę tam dopęcznieje, bierzemy to pod uwagę i jest okej, nie? Na aparatach już jest przepływ świeżej wody cały czas, więc jeżeli utrzymamy odpowiednie natlenienie wody, no to tak naprawdę nie ma prawa się tutaj nic z tą ikrą złego stać.
ale już widać po dwóch, trzech płukaniach przejrzystość tej wody. Tak, 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 tak. O, akurat o, to chciałem nagrać, jak właśnie... To było troszeczkę krwi, tak? Tak, tak, tak. To jest normalna sprawa, że przy wytarciu czasami któraś samica tam delikatnie ze swojego otworu płciowego jest odrobina krwi, czasami jest jakieś takie, mówię, odchody. Chociaż te ryby tak naprawdę nie wiem skąd te odchody, bo nie przyjmują pokarmu czasami kilka miesięcy. No tu jest mało, przy szczupaku akurat... No jest gorzej. Przy sandaczu tak, dużo jest. Brzydko to wygląda. Odchodów, no. Są to specjalne aparaty. Powiedz mi coś więcej o nich, może i widzom. To są moje ulubione aparaty inkubacyjne dla ryb łososiowatych. To jest taka fajna modyfikacja aparatów długostrumieniowych, takich najbardziej popularnych aparatów w wylęgarnictwie ryb łososiowatych. Mamy oczywiście takie, jak przyjedziesz oglądać tam w następnym odcinku ikrę, czy wylęg na naszą wylęgarnię, to też ta pozostała część będą poustawiane aparaty długostrumieniowe, takie najpopularniejsze. No i Krzysztof Grecki, tutaj znany ichtiolog z naszych rejonów. On zawsze musi coś poprawić i zrobić coś lepiej. I moim zdaniem pchnął Polskę w strągarstwie, generalnie w hodowli ryb łososiowatych o kupę lat. Wymyślił taki aparat i teraz weź sobie wyobraź, w takim aparacie długostrumieniowym, który jest prawie dwa razy dłuższy, mamy załóżmy 6 skrzyneczek po 2 litry ikry, tak, czyli mamy 12 litrów ikry. Tutaj w tych aparatach greckiego, na ten jeden aparat, nazwijmy, my nazywamy sobie tak tutaj na naszej wylęgarni bębenek, bo wygląda do góry nogami jak bębenek, na taki jeden bębenek możesz położyć nawet 18 litrów, na o jeden. Ja, o ja. I ma to jakby bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi w ogóle o miejsce, nie? Bo tak na dobrą sprawę, w takim jednym bębenku kładziesz tyle, ile ikry w takim dużym aparacie. My najczęściej robimy sobie tak, że oczywiście jak jest normalne tarło, że wkładamy po 12,5 litra na taki jeden bębenek, nazwijmy go. I wtedy wiemy, że na jednym mamy około 100 tysięcy ziaren ikry. Później jak ryby się lęgną, bardzo fajnie nam to się rozkłada, bo musimy te 12,5 litra rozłożyć tak, że w momencie wylęgu nie może być więcej niż 2,5 litra na takim jednym aparacie, na takim jednym bębenku. Czyli powiedzmy z jednego takiego całego zestawu, z jednego takiego aparatu całościowego musimy to rozłożyć na 5. Nie? Czyli jeden bębenek, aparat następny, drugi bębenek, aparat następny i to się wszystko lęgnie. Oczywiście zawsze wtedy jest mało miejsca na wylęgarni, ale na tą chwilę samej inkubacji tak naprawdę to my na taki aparat, gdzie moglibyśmy jeszcze dużo ikry więcej położyć, wkładamy 500 000 ziaren ikry, dużej ikry, na taki jeden aparat. Na tak małą powierzchnię. Na taką małą powierzchnię, no. Gdzie nie zajmuje nam to dużo miejsca w wylęgarni, co jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Inną istotną sprawą jest, Michał, tam moją też możesz przepukać, bo ja tutaj mówię. Część ikry, te ostatnie tarła, kładziemy na tak zwaną zimną wodę. Mamy tu specjalistyczne urządzenie, które udało nam się zakupić, bardzo profesjonalne. Od rolnika chłodziarka do mleka, przystosowana do naszych potrzeb, kupiona na Oliksie za 3000 zł. Później jeszcze delikatnie stuningowana, która jest termostatem, włącza się, wyłącza. Przy odpowiednio małym przepływie wody my zjeżdżamy z tych 9 stopni na 3,5 stopnia. O ja! Tak, i... Tylko przez tą chłodziarkę? Tak, tak. I to nie jest obieg zamknięty w żaden sposób. Czyli możemy tą ikrę cały czas kąpać na przepływie, a nie mamy obiegu zamkniętego. To jest wszystko cały czas otwarte przepływ. Dobra, ważna informacja. Jest woda ze studni głębinowej, ale wystarcza nam tej wody przy odpowiednim natlenieniu, że nie potrzebujemy tej wody zawracać, tak? I część ikry, którą chcemy przeznaczyć na zarybianie wylęgiem, ona nie może nam się za szybko wylęgnąć, no. Bo ta ikra, którą położymy dzisiaj, ona w 9 stopniach wylęgnie się prawdopodobnie gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia.
Co dalej? No i teraz tak, no resorpcja 3 tygodnie, no i do wody, tak? Mamy wyleń, który musi mieć jeszcze troszeczkę do zresorbowania, woreczka żywotkowa. Tak. No i co, wpuszczamy rybę w styczniu i co ona tam je w styczniu? No właśnie. Nic nie je. No właśnie, dlatego kiedyś trzymaliśmy taką ikrę na wodzie z rzeki, a tam było dużo problemów. Ta woda tutaj się tak z łupawy nie do końca nadaje, zwłaszcza jak jest zima taka słaba, tak jak ostatnio. Bardzo dużo deszczy, ta ikra się gdzieś tam zamula. No wiadomo, tam siada na niej wszystko, jakieś tam różne patogeny. No i znaleźliśmy sposób, że niewielkim kosztem, ta schładzarka jeszcze tak fajnie działa, że włącza się w takim trybie, co 15 minut schładza, ona ma około 700 litrów. Włącza i wyłącza, więc jakby zużycie energii elektrycznej nie jest jakieś tam specjalnie wielkie. I możemy taki jeden, dwa czy trzy nawet aparaty obsłużyć tą jedną chłodziarką. Dzięki tym aparatom, że trzymamy 500 000 ziaren na jednym aparacie, wystarczy nam naprawdę mikroprzepływ do tego. No właśnie widzę, że jest bardzo mały przepływ. Tu leci 80 ml na sekundę teraz. I to dla tych aparatów, czy dla aparatów strumieniowych, to się ustawia około 100-150 ml na sekundę, tak? Ale że my mamy wodę dotlenianą, wodę całkowicie czystą ze studni, bez żadnych jakichś takich większych osadów, to możemy ten przepływ ze 150 zmniejszyć nawet do 40 ml na sekundę. Nawet. Czyli wody praktycznie, woda to prawie nie leci, ale jest to bardzo łatwe do schłodzenia, bo jeżeli ta schłodzarka miałaby chłodzić powiedzmy pół litra na sekundę, no to ona by chodziła non-stop i by schładzała tę wodę do 5-6 stopni. Tak. Ale jeżeli ona schładza 100 ml na sekundę, no to działa, tak? Działa sobie, włącza się co 15 minut, mamy 3,5 stopnia. Kiedy wpadliście na ten patent? Podpowiedział mi to kiedyś na konferencji Olek Kierczyński, pozdrawiam, że kiedyś do swojego biegu zamkniętego, wiesz, no, chcieliśmy schłodzić tę wodę. Okay. Przyszedł jakiś fachowiec, mówi, no, trzeba urządzenia, wymienniki ciepła, 30 tysięcy, tam 7 kW. Ja mówię, człowiek, no, no PZW jesteśmy, no spokojnie, spokojnie. I kiedyś na konferencji, warto jeździć na konferencję i dowiadywać się różnych rzeczy w kuluarach, Olek Kierczyński mówi, słuchaj, no ja schładzam u siebie, podłączyłem chłodziarkę od mleka, chłopa kupiłem tam. Ja mówię, o, jest myśl, Michał, mistrz świata internetów, znalazł gdzieś tutaj na wiosce niedaleko. Przywieźliśmy przyczepką, podłączyliśmy, działa. Oczywiście się zepsuła za 2 tygodnie, przyjechał facet, powymieniał parę części, lata do tej pory. Także, ale na razie jeszcze jej nie używamy, bo nie ma takiej potrzeby. Rozumiem. Ta ikra pierwsza, którą kładziemy, to też jest ważne, co powiem. No i jeszcze mam pytanie a propos, bo zapomnę. No i co, nie musi być cyrkulacji tutaj, nie musi... Nie. Tak jak w słojach walca. Ja już Ci pokazuję, chodźmy tutaj na pustym aparacie Ci pokażę. Teraz się spsikam. Chciałbym, tak? Żebyś widzą powiedział... Tak. O, dezynfekujesz. Aparaty tak cały czas. Aparaty inkubacyjne dla ryb ososiowatych praktycznie mają wszystkie takie bardzo podobne działania. Wpada woda, powiedzmy gdzieś jest zasilanie i chodzi o to, żeby wymusić ten przepływ wody od spodu. No to widzę, bo tak, jest siateczka. Tak. I teraz zobacz. Generalnie w słojach Weissa też, no nie? No dokładnie. Wpada sobie woda i teraz jeżeli my włożymy ten aparat tutaj, doszczelnimy gąbeczką, tak jak już mamy tam gotowe aparaty, to ta woda, która jest pod spodem, nie ma innego wyjścia, musi wydostać się tędy. Tak. I tak cały czas. Bo nie dokładnie ma, taka sama szczelne, okej. Okay. Tak, to doszczelniamy gąbeczką, tam możesz... Więc zawsze ten, dobra zawsze jest. I nie ma możliwości, to jest ważne, to jest bardzo ważne, żeby to doszczelnić, zwłaszcza jak trzymamy na tym 12 litrów ikry. No. Żeby do każdego ziarenka jednak ta woda dopływała, żeby się to nie udusiło. Dostał się ten, tak jak natura sobie wymyśliła, że te ryby zakupują rybę w żwirze, ikrę w żwirze. I też zauważ, że gniazda są budowane zawsze na takim skraju bystrza i plosa, na takich podniesieniach. Raz, że jest ten wypukany żwir, a druga sprawa, ten kopiec zbudowany przez troć łososia czy strąga potokowego, cały czas w niego napiera woda i tymi mikroszczelinkami między kamieniami, a w przypadku łososia jest to mega ważne, żeby te szczeliny były duże. Dokładnie. Cały czas ją obmywa i dotlenia. Tak? Tutaj człowiek wymyślił, tutaj w tym przypadku... Rozumiem, że też powierzchnia ma znaczenie, bo w słojach Weissa mamy no małą powierzchnię, tak i tak dalej, tak. A ta ikra jak leży na tym dnie, więc ta powierzchnia też ma znaczenie, rozumiem, tak? To znaczy, oczywiście, żeby... No ma znaczenie powierzchnia, żeby jakby... No, po prostu masz większą powierzchnię i większą kubaturę, no to wkładasz więcej ikry, która jest gdzieś tam cały czas obmywana, tak? Słoje Weissa
są przeznaczone głównie dla ryb takich jakichś fitofilnych, w których ikra się skleja. Musi się ikra cały czas delikatnie poruszać. Ikra ryb łososiowatych leży. My ją położymy i za jakieś tam, nie wiem, 10-12 godzin zobaczyć, już jej nie ruszamy. Nie? I to jest ważne, żeby w żadnym wypadku gdzieś tam, wiesz, jak tam delikatnie puknie, stuknie, się nie stanie. Ale my już tego aparatu nie możemy ruszyć do zaoczkowania. I tę ikrę, którą dzisiaj tutaj położymy, tak samo do zaoczkowania, my już tutaj nic nie robimy, jedynie doglądamy. Oczywiście chowamy tę ikrę tutaj za pomocą takiej specjalnej przykrywki. Aha. Chronimy przed... To przykrywa całość. Tak, tak. Okay. Później ci pokażę. Przykrywa przed promieniami słonecznymi, które są szkodliwe dla praktycznie każdej ikry, w szczególności dla ryb łososiowatych, które w naturze ta ikra jest zakopana, tak? W żwirze, jest tam ciemno praktycznie. I cała ta nasza pielęgnacja tego wszystkiego to się praktycznie kończy do momentu zaoczkowania. Na pilnowaniu przepływu, natlenienia w ostatnim aparacie nie powinno spadać poniżej 80%, my to w procentach sobie liczymy natlenienia. 70-80% to jest taki bezpiecznie, chociaż zdarzało się, że spadało do 50%, też wszystko grało. I sprawdzamy jakby te natlenianie, kąpiele profilaktyczne codziennie, to jest dosyć ważna rzecz. No i żeby tego tak naprawdę nie ruszać. Dopiero po zaoczkowaniu wykonujemy jakieś tam dalsze prace, o czym będziemy zresztą mówić może w jakimś, nie wiem, innym odcinku, albo powiem ci kiedy indziej.